Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, Dariusz Pogorzolski Witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do naszego programu dzisiejszego wieczoru przyjęła, przyjęła Pani Ewa Błasik, wdowa po Sił Powietrznych, generale Andrzeju Błasiku. Witam Panią, szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani generałową, kiedy we wtorek Radio RMF podało, że w nowej ekspertyzie fonoskopijnej z rozmów z kokpitu samolotu tu 154, który rozbił się 10 kwietnia w Smoleńsku. Rozpoznano głos generała Andrzeja Błasika. To co pani sobie wtedy pomyślała, co pani poczuła? To był pierwszy dzień po świętach. W rodzinnym gronie spędzałam te święta. Wyjechałam z Warszawy i w swoich rodzinnych stronach. Te święta spędzałam i rano zadzwonił telefon. Zadzwonił ktoś z członków rodzin ofiar tej katastrofy i powiedział mi, żebym nie, od, nie odsłuchiwała, nie włączała w ogóle telewizora ani radia, bo znowu będą atakowali mojego męża, i żebym się nie denerwowała, że będą rodziny mnie wspierały, bo przecież trudno, żebym po raz kolejny sama dawała sobie radę z tą okrutną propagandą. I, panie redaktorze, kiedy rok temu widzieliśmy się w tym studio, wtedy z ulgą odetknęłam, bo po czterech latach prokuratura wojskowa oczyściła mojego męża i wszystkich na tym pokładzie, na pokładzie tego samolotu z zarzutów i podejrzeń o picie alkoholu. I myślałam, że to już koniec mojej gehenny. Jak się okazuje, we wtorek RMF, no. Zmieścił stanogramy, tak, tak, dokładnie. informacje, jakoby generał um, był na pokładzie, y, bo tak odczytano z, ze skrzynek, z czarnej skrzynki, z kopii z czarnych skrzynek. No właśnie, czy jest możliwe, aby nie denerwować się w takiej sytuacji, kiedy pięć lat po katastrofie, jutro minie pięć lat od katastrofy, y, mamy kolejne rewelacje, właściwie, które są, y, jak się dzisiaj okazuje, nie do końca potwierdzone, bo jest um, załącznik do tej ekspertyzy przygotowanej na potrzeby prokuratury przez pana Artymowicza. Mm. No i ten załącznik mówi, że no, nie można jednoznacznie stwierdzić i y, y, przypisać części wypowiedzi generałowi Bosikowi. Przecież to... Czy to jest. Ja odbieram to jako totalną kompromitację organów państwa, naszej ojczyzny. Jak może być kilka. Wersji, y, kopii y, z tych samych stenogramów. Y, ja nie rozumiem, dlaczego w wojskowej prokuraturze nie wystarczyły te opinie z Instytutu Ekspertyz Sądowych, gdzie to właśnie ten instytut w światowej klasy ma sprzęt i zajmuje się właśnie odczytywaniem takich stenogramów fachowo. A jeszcze wojskowa prokuratura zamówiła dodatkowo inną opinię tych stenogramów i, i zupełnie nie rozumiem, po co oni tam do tej Moskwy jeżdżą i jeszcze tam przegrywają. Czemu to ma służyć? Właśnie wczoraj na konferencji prasowej, której, w której pani uczestniczyła, uczestniczyła też pani Małgorzata Wasserman, córka. Po córka pana Zbigniewa Wassermana, który też zginął w katastrofie smoleńskiej. I pani Małgorzata Wasserman jest prawnikiem i też tę sprawę spada jako prawnik, ale też i jako członek rodzin ofiar katastrofy. I Pani Małgorzata powiedziała, że staram się analizować fakty i dowody, które są. Ale ja nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie, która kopia czarnej skrzynki ma być dla mnie wiarygodna? Pierwsza, druga, siódma, ósma, która jest Dokładnie. dla Państwa? To było pytanie skierowane do dziennikarzy: wiarygodna? No właściwie. Czy pan ma podobny dylemat? Oczywiście, że ja już i zresztą chyba opinia publiczna. Rodacy też już nie wiedzą właściwie, no, na czym się opierać, co jest wiarygodne i, i co, jeszcze, co jeszcze nas czeka fatalne prowadzenie tego śledztwa to jest właściwie jakaś już tragikomedia bo już nie wiadomo czy się śmiać czy płakać i jak może taki jakiś przypadkowy reżyser dźwięku który zajmował się miksowaniem dźwięku mówię tu o panu Andrzeju Artymowiczu być wiarygodnym ekspertem a dlaczego ten pan nie może być wiarygodnym ekspertem no, chociażby z tego z, z względu, że jego brat y, bardzo w sposób wulgarny atakował mojego męża i ta rodzina Artymowiczów y, zupełnie nie wiem, dlaczego mojego męża dyskredytuje. I tak jak y, pan redaktor wie, ja wcześniej kilkakrotnie przesłuchiwałam. Te stenogramy i ja głosu mojego męża nie na rozpoznałam. Granic, na szokie, na szokie tak, w prokuraturze i absolutnie. Zresztą Instytut Ekspertyz Sądowych i Laboratorium Kryminalistyczne Policji wykluczyło głos mojego męża i taki. Y, akustyk, y, reżyser dźwięku, on po prostu, co on tam usłyszał, zmiksował. Rzeczywiście, zmiksował te głosy, bo ja również nie wierzę, że y, z, z, pan dyrektor protokołu y, Kazana, pan Kazana y, wypowiadał takie słowa, jakie mu się przypisuje, a mojemu mężowi mhm. pan redaktor. Wie, co, co zarzuca się znowu. No, tak, tak, tak. Żeby właściwie do ostatniej fazy lotów w, w kokpicie, z tego stenogramu wynika. Tak. Ale no właśnie pani profesor. Pani profesor Grażyna Demenko Demelko, tak. Demenko, tak mhm. z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, tak. która przygotowała ekspertyzę do tej opinii, którą przygotował pan Artymowicz i pani profesor pisze, że w kabinie samolotu niewątpliwie przebywały inne osoby. Z pewnością można przyjąć, że niektóre frazy należały do dyrektora Mariusza Kazany. Nie można wykluczyć, iż mógł należeć mógł należeć. Do, nie można wykluczyć. Mhm. Iż niezidentyfikowany głos, wypowiadający pod koniec lotu frazę 100 metrów, czy też frazę 230 metrów, mógł należeć do generała lub innej osoby o podobnym głosie. Z dużym stopniem prawdopodobieństwa graniczącym z pewnością należy stwierdzić, że fazy te były nie były wypowiadane przez członków załogi. Czyli pani profesor jakby podważa tę stanowczość, którą, którą, ma, którą zawarł w tym stenogramie Pan Artymowicz. Ja podkreślam cały czas, że tam nie było kamer, nie było żadnej wideokamery, a ja odsłuchując te stenogramy doskonale. Słyszałam głosy różnych osób, różnej płci i, i bez, intensywnie tam słyszałam, jak ktoś mówi, że wybiera do Polski 48. Bardzo głośno to było słychać, no chyba nie dzwonił z, z kokpitu, tylko telefon był bliżej salonki, więc mikrofony ściągały, zbierały tło. I nie można w tej chwili udowodnić, to nie są żadne dowody, żeby twierdzić i przypisywać kolejne wersje, i, i jak gdyby no, ośmieszać naszych lotników i, i w ogóle to, członków tej delegacji do Katynia, bo przecież. Tam się mówi już, nie wiem w końcu czy to prawda, o, o jakimś piciu piwa, no, no, no po prostu to jest żałosne, to jest żenujące. I kiedy to się wszystko skończy, bo, bo to jest bardzo przykre dla rodzin, teraz zamiast w zadumie przeżywać piątą ich rocznicę ich śmierci, ich odejścia, to znowu skupiamy się na takich stenogramach zupełnie no, niewartych uwagi i mam nadzieję, że one nie będą wiążące dla prokuratury. Czyli ja rozumiem, że pani dowiadując się o tym, że jest w nowy, nowy, nowy sposób odczytana czarna skrzynka i dotyczy też to, jakby pani osobiście e, wcześniej pani ją prokuratura nie poinformowała. Ja dowiedziałam się o, zupełnie zaskoczyła mnie konferencja prokuratorów, i z tej konferencji dowiedziałam się, kiedy szefa prokuratury wojskowej, dziennikarka TVN-u, zapytała o mojego męża. No to wtedy dopiero dowiedziałam się o tych kolejnych, w cudzysłowie, rewelacjach. A tak w ogóle, panie. Redaktorze to bardzo chciałabym, żeby nasi telewidzowie wiedzieli, że od samego początku, od kiedy przyleciało ciało mojego męża, to cały czas rządzący pragną obwinić mojego męża za tę katastrofę i rządząca platforma obywatelska. Ponieważ na pogrzebie mojego męża 28 kwietnia minister obrony narodowej, który zamiast mnie wspierać w obronie, przecież on był ministrem, i w obronie honoru polskich lotników, stanąć to jak tchórz schował się, nie wiem gdzie on jest w tej chwili. W każdym bądź razie od pierwszych dni po sprowadzeniu ciała mojego męża. Urządzają sobie ataki i, i taką narrację tworzyli już w dniu pogrzebu. Wtedy właśnie minister obrony narodowej, pan Bogdan Klich, nad trumną mojego męża wypowiedział takie słowa: Drogi Andrzeju, mieliśmy się spotkać ponownie w innych okolicznościach. 3 maja miałeś otrzymać kolejną gwiazdkę, tę, która ci się należała. Miałeś być generałem broni w uznaniu swoich zasług, ze względu na to, co zrobiłeś w ciągu swojej kadencji. Co więcej, miałeś być dowódcą sił powietrznych na, kolejną, na kolejne trzy lata. I tutaj y, to jest kłamstwo, ponieważ mój mąż od y, trzech lat na tym stanowisku miał trzy gwiazdki na pagonach, był generałem broni. I żaden awans, awans mu się już nie należał na tym stanowisku, i tak jak tutaj minister mówi, miał zostać y, na drugą kadencję ponownie dowódcą sił powietrznych. Ale jak widzimy, tutaj to się wszystko zaczyna nam układać. Jeżeli przypomnę o tym SMS-ie, tak który tutaj Rozsywali często taka instrukcja tak? była rozsyłana, oni żeby wiedzieli, jak mają podchodzić i y, jak y, wypowiadać się na temat tej katastrofy. No, od razu było założenie, żeby obwiniać pilotów i jeszcze znaleźć kozła ofiarnego. Kto, do tego, kto tych pilotów zmusił do lądowania na siłę w tych trudnych warunkach? Nie udało się przypisać, wmówić, że to prezydent. Więc y, wymyślono, że to będzie mój mąż kozłem ofiarnym. I tutaj pan minister obrony narodowej już sugeruje, że mm, pewnie dla awansu, żeby y, zadowolić się tak, panu prezydentowi, panu prezydentowi tak? mhm. mój mąż bezmyślnie i nierozsądnie. Y, By załatwił lądowanie na czas. Dokładnie, w sumie, tak. No, jak, jak można. To jest po prostu coś niebywałego. Ja jeszcze takich rządzących to nie widziałam i w głowie mi się nie mieści, żeby Polską rządzili no tak bezczelni ludzie. Oni po prostu kłamią, śmieją mi się w twarz, dlatego od początku nie bronią, nie bronią pilotów, no bo o, w ich interesie leży to, żeby obwiniać nieżyjących, tak robiono za czasów komunistycznych w układzie warszawskim, taka już była niepisana. Zasada, ale stosowana, żeby obwiniać nieżyjących, bo nie mogą się bronić i wtedy nie pociąga się do odpowiedzialności tych żyjących. Więc tutaj niczego tak zwani wyzwoliciele armii nie czerwonej nie, nie, nie odkryli, a wręcz gorsi są jeszcze osobiście. Ja uważam ich za gorszych, bo tamci to przynajmniej widzieliśmy kim oni są, a ci tutaj udają, że są, jesteśmy w wolnej Polsce demokratycznej, tylko że jak oni sprawują te rządy i co oni wyprawiają chociażby tutaj z tymi śledztwem, z tymi nieżyjącymi, jak, jak ośmieszają, jak politycznie rozgrywają, bo to jest rozgrywka polityczna. Przecież wiemy, że w tej chwili jest kamp prezydencka i, i chociażby oszczędzili przed tą rocznicą. Tak, mówię i o tych dziennikarzach, i o tych prokuratorach. To wszystko układa się w jedną całość. Pani generałowo, czy w związku z tym taką aktywnością polityczną w kontekście katastrofy smoleńskiej jest też wypowiedź Romana Giertycha, który wczoraj na antenie TVN-24 powiedział między innymi. Dziś wiemy, że najprawdopodobniej główną winę za katastrofę smoleńską, oprócz oczywiście kontrolerów, oprócz tych, którzy źle przygotowali pilotów, szeregu osób, które mogą za to jakąś odpowiedzialność ponosić, ponosi generał Błasik. Czy, jak pani skomentuje te słowa? To jest coś niebywałego. Do tej pory. My wzajemnie jako rodziny nie oskarżaliśmy się, a wręcz wspieramy się w tym wszystkim. Bo, przepraszam, przypomnę, tak. Pan e, Roman Gierdych, Gierdych jest pełnomocnikiem e, Części... jed, jednej rodziny, tak. czy dwóch kilku no właśnie. rodzin. E, właśnie to mam na myśli, nie? że również pełnomocnicy między sobą no, nie toczą żadnej walki i wręcz bronią e, swoich klientów e, i te rodziny e, poległych. A tutaj pan mecenas Giertych, no, znamy tego pana wszyscy i wiemy, że on nie ma żadnych skrupu skrupułów, nie ma żadnych granic. Przekroczył kolejną granicę przyzwoitości, jak można tak bez dowodów. Gdzie ma dowody, że mój mąż wydał rozkaz? Ten pan. No, nie wiem, może pan Artymowicz y, usłyszał, może, może ja po prostu jeszcze nie wiem, może kolejne stenogramy, bo słyszałam, że podpowiadaczem y, dla pana Artymowicza był pułkownik Latkowski, ten, który napisał y, książki y, rok temu chyba. Przyno, przyniosłam nawet tę książkę, Ostatni Lot. To są oparta jest na samych kłamstwach i ja m, tę książkę zaniosłam do prokuratury. I w prokuraturze są moje zeznania na temat pana pułkownika latkowskiego, który teraz pracuje, jest biegłym dla wojskowych prokuratorów. Więc to są ludzie, którzy sądzą we własnej, są sędziami we własnej sprawie, tak? Bo to pułkownik latkowski odpowiada za szkolenie 30, za wyszkolenie pilotów w 36 specspółku. Więc to nie ma nic wspólnego z obiektywem. Z rzetelnością, z rzetelnością, i tak być nie powinno. I czas najwyższy, abyśmy już podziękowali tym wszystkim komisjom i prowadzącym to śledztwo i, i tym prokuratorom, bo to do niczego nie doprowadzi, tylko ośmieszamy się na arenie międzynarodowej, i jest mi bardzo przykro, że Polacy muszą tego wszystkiego wysłuchiwać, już na pewno tak jak my, mają dosyć. Słuchania. Czyli Tych powinno wzdór. sprawą wyjaśnienia y, katastrofy smoleńskiej powinna zająć się komisja międzynarodowa. Bo Oczywiście. o to też pani wczoraj tak. apelowałyście w Sejmie. Tak, Panie redaktorze, żeby specjaliści, tym bardziej fachowcy, którzy są bezstronni, którzy są, nie mają interesu w tym, aby obwiniać nieżyjących, tylko rzetelnie, transparentnie, solidnie, uczciwie przede wszystkim, bo tu chodzi o, uczci o uczciwość bo ja nie widzę tutaj w, właśnie w tych ostatnich opiniach tych stenogramów u pana Andrzeja Artymowicza uczciwości, a wręcz to jest po, po prostu, jak czytam, no to niemożliwa jest sytuacja, o którą on opisał, tak? Te stenogramy są nieprawdziwe, niewiarygodne, kompromitujące. Pani Generowo, jeszcze na koniec jedno krótkie pytanie chciałem zadać. Pani jutro nie będzie uczestniczyć w uroczystościach oficjalnych, jakie przygotowywane są przez, przez władze. w uroczystościach oczywiście rocznicowych. Nie będę z tego względu, ponieważ polskie władze, polski zwierzchnik sił zbrojnych nie pomaga mi bronić prawdy. Nie staną, nic nie zrobił w obronie nieżyjących. Yy, polski Zwierzchnik Sił Zbrojnych yy, kajał się przed Rosjanami i przepraszał za spaloną budkę wartowniczą przed ambasadą rosyjską. A wtedy, kiedy mojego męża ośmieszano, kiedy sekcję zwłok jego upubliczniono, kiedy no, posunięto się, cały czas właściwie się mojego męża przecież oskarża, gdzie był niezwykle szanowany, odznaczany naj, yy, najbardziej zasłużonymi odznaczeniami i y, bardzo szanowany w NATO i, i w Polsce, był wielkim autorytetem dla swoich pilotów, lotników, no to y, ani słowem y, nie, nie wsparł mojej obrony, nie zajął stanowiska. Pani generałowo, pani generałowo, bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę, bardzo. za wizytę w studiu. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Przypomnę bardzo. tylko naszym gościem dzisiaj wieczorem była pani Ewa Błasik, wdowa po generale Andrzeju Bosiku. Dziękuję pięknie. Szczęść Boże. Dziękuję Państwu za uwagę. Na polski punkt widzenia zapraszamy już jutro. Rozpoczynamy punktualnie o godzinie 21.40. A dzisiaj, teraz życzę wszystkim błogosławionej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Dziękuję.